Kim Jong-un pokazał się publicznie po dłuższej przerwie koronawirus. Kim Jong-un pokazał się publicznie po dłuższej przerwie. Jak informują północno-koreańskie media, przywódca Korei Północnej Kim Jong-un pokazał się publicznie po raz pierwszy od 25 dni, by przewodniczyć posiedzeniu biura politycznego partii. Nakazał wzmocnienie środków zapobiegania pandemii COVID-19. Na posiedzeniu przywódca kraju wyjaśnił zadania stojące przed partią, wojskiem i sektorami gospodarki, by dodatkowo zacieśnić kryzysowy front przeciwepidemiczny, podała oficjalna północno-koreańska agencja prasowa CNA. Należy utrzymywać wysoki poziom czujności, odgrodzić się szczelnym murem i dodatkowo natężyć pracę przeciwepidemiczną, mając świadomość ważnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa i dobro ludu, podkreślił Kim. Długa cisza. Południowo-koreańska agencja HAP zwraca uwagę, że było to pierwsze publiczne wystąpienie Kima od 22 października. Wówczas oficjalna prasa opisywała jego wizytę na cmentarzu chińskich żołnierzy poległych na wojnie koreańskiej 1950-1953. Państwowe media reżimu zwykle informują o działaniach Kima z jednodniowym opóźnieniem. Północno-koreańskie media nie wspominały o przewidywanym zwycięstwie Joe Bidena w niedawnych wyborach prezydenckich w USA, choć wydaje się, że Pjongjang bacznie obserwuje zarówno działania Bidena, jak i jego rywala, obecnego prezydenta Donalda Trumpa, zauważa japońska stacja NHK. Oficjalnie brak przypadku zakażenia władze Korei Północnej. Nie zgłosiły ani jednego przypadku zakażenia koronawirusem na terytorium kraju. Już w początkowym okresie pandemii Korea Północna podjęła natomiast stanowcze środki zapobiegawcze i zamknęła granice wkrótce po zgłoszeniu pierwszych przypadków COVID-19 w chińskim mieście Wuhan.